Jak, jeszcze tytułem wstępu odnośnie demo. To demo będzie opowiedziane przeze mnie. Ponieważ szereg operacji w trakcie tego demo jest długotrwały, deploy tego stosu trwa bodajże 80 minut w takim modelu single host, postanowiliśmy to skrócić. Dlatego ja będę teraz opowiadał, co się dzieje na nagranym wcześniej materiale, ale ten materiał jest nagrany w rzeczywistości, on faktycznie pokazuje cały ten scenariusz. Natomiast nie mielibyśmy możliwości dojścia do końca całego demo, prezentując to od początku do końca live, no bo trwałoby to zbyt dużo czasu. I teraz Piotr, jeszcze zanim to uruchomimy, to tytułem wstępu, całą konfigurację tego stosu SDDC VMware Cloud on AWS wykonujemy z konsoli VMware'a. Tego nie jesteśmy w stanie uruchomić z konsoli AWS-a i nawet nie należy tego tam szukać, bo tego tam po prostu nie ma. Musimy mieć założone konto na cloudvmware.com i do tego konta musimy mieć podłączony mechanizm płatności. No tutaj jest do wyboru kilka różnych mechanizmów. Można płacić kartą kredytową, można płacić z dołu według billingu fakturą. No w każdym razie musimy mieć podpisaną umowę z VMware'em i to konto musimy mieć założone. To z tego miejsca będziemy deployować stos SDDC. Później w trakcie konfiguracji będzie taki moment, kiedy zostaniemy poproszeni o konfigurację konta AWS-owego. My to konto AWS-owe mamy podłączone, więc w trakcie tej prezentacji zrobimy mały skip, natomiast ono nie jest niezbędnie potrzebne, aby działał VMware Cloud on AWS. Ono jest wymagane z dwóch powodów. No, po pierwsze z kwestii formalnych, a po drugie, aby móc wykonać dalszą integrację z sieciami uruchomionymi po stronie AWS-a. To tak tytułem wstępu i myślę, że możemy wystartować. No więc mamy konsolę Cloud VMware.com, jesteśmy zalogowani. Poza samą konsolą i dostępem i kontem oczywiście potrzebujemy lokalny VMware. To jest nasz, tutaj pokazujemy teraz nasz lokalny VMware przygotowany na potrzeby demo. W ramach tego VMware'a mamy już uruchomioną domenę Active Directory. Ona jest nam potrzebna, ona się nazywa, tak jak teraz pokazujemy, L3OctaWave.com. Ona jest nam potrzebna, żeby wykonać integrację. No więc poza tą instalacją także potrzebujemy jakąś wirtualną maszynę. To jest Ubuntu Desktop. Teraz sprawdzimy, czy on faktycznie działa, więc no więc logujemy się do desktopu tej maszyny, udowadniając, że to nie jest fake, że to faktycznie prawdziwa wirtualna maszyna jest i działa. No, w związku z czym mamy wszystkie komponenty, możemy zacząć konfigurację i zaczynamy właśnie klikając VMware Cloud on AWS, gdzie nastąpi uruchomienie stosu SDDC. W lewym menu mamy takie coś, co się nazywa SDDC, Software Defined Data Center. I widzimy tutaj już jeden skonfigurowany wcześniej. To właśnie jest to coś, co trwa 80 minut. Teraz pokażemy procedurę uruchomienia tego stosu. No więc właśnie, wybieramy region, w tym przypadku Sztokholm, rodzaj instalacji, single host, rodzaje dysków i tak dalej. Potrzebujemy też podać nazwę. A poza tym, no właśnie, konfiguracja konta AWS-owego, wykonujemy skip, mamy na to 14 dni, aby to konto uzupełnić. Definiujemy też sieć prywatną, która będzie użyta po stronie AWS-a, po stronie VMware on AWS. To nie jest po naszej stronie, tylko po stronie SDDC. No i musimy zaakceptować no, sposób rozliczenia, pricing i tak dalej. Kwestie formalne i oczywiście deploy. Po naciśnięciu tego przycisku mamy kilkadziesiąt minut oczekiwania, aż ten stos się uruchomi. No tu już mamy gotowy. On jest nieskonfigurowany, teraz tą konfigurację będziemy wykonywać. Jak widać, jest to instalacja jeden host, 82 GHz, 0,5 TB RAM-u, czyli dość duża maszyna, 10 TB dysków SSD. To jest nasz uruchomiony, jeszcze nieskonfigurowany. No i zaczynamy konfigurację. Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, to jest połączenie VPN. Potrzebujemy połączyć za pomocą VPN-ów te dwie nasze instalacje, aby przepuścić domeny, no i żeby w ogóle jakieś zaufanie zbudować między tymi instalacjami. I tutaj pierwsza rzecz, bardzo łatwo się to robi. Mamy już przygotowaną konfigurację pod VPN-a. Nie pokazujemy naszej lokalnej konfiguracji, ale to jest zwykła IPsec. Możemy użyć Strongest WAN-a, możemy użyć rozwiązań komercyjnych, byle wspierało IPsec-a i da się to skonfigurować. Właściwie za AWS-a możemy sobie
żeby pobrać nawet plik konfiguracyjny, który wrzucimy do naszego lokalnego IPsec-a. Dużo nam to pomoże w konfiguracji. Konfigurujemy 3 sieci, ja za chwilę powiem dlaczego, ale związane jest to z kilkoma komponentami, które będziemy dzisiaj pokazywać. No i oczywiście standardowe konfiguracje IPsec-a, czyli PSK, czy pressure key, gateway i tak dalej, i tak dalej. Po wpisaniu parametrów safe, po naszej stronie jest już konfiguracja, czy po naszej stronie, czyli on-premise konfiguracja jest przygotowana, odświeżamy status, jeśli poszło dobrze, to no to nam się uda. Mamy na zielono, jest sukces, mamy zestawiony VPN. No i co? I teraz skoro mamy VPN-a, to w kolejnej części będziemy musieli skonfigurować filtry ruchu, czyli firewall. To jest też dość fajnie zorganizowana, łatwo się to tworzy. Stworzymy sobie nową grupę, czy właściwie nową regułę z tymi naszymi wszystkimi trzema sieciami. I teraz dlaczego 3 sieci? Dlatego, że akurat w tym POC jedna sieć to jest komunikacja pomiędzy wirtualnymi maszynami, druga sieć to jest komunikacja pomiędzy ESX-em i vCenter, trzecia sieć to są backendy, czyli na przykład DNS-y, które stoją jeszcze w innej podsieci. No w każdym scenariuszu może to być nieco inaczej, natomiast no tu mamy 3 sieci, które właśnie są wpisywane. Potrzebujemy wszystkie 3 przepuścić. No i za chwilę będziemy konfigurować same reguły na tych podsieciach. No i tworzymy teraz regułę. Destination, pierwszy to będzie dostęp do vCenter, czyli przepuszczamy ruch pomiędzy vCenter. Mamy już predefiniowane porty i protokoły, które trzeba przepuścić, więc dość szybko się tą konfigurację wykonuje. No i druga reguła to będzie z kolei komunikacja pomiędzy ESX-ami. Mamy to już właściwie skończone, ustawiamy jeszcze protokoły, no i to by było w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o konfigurację firewalla na naszym połączeniu VPN-owym. Oczywiście każdy może to sobie skonfigurować inaczej, w zależności od potrzeb indywidualnej architektury, ale dość szybko się to rzeczywiście robi. Kolejną rzeczą, no to chcemy zmienić konfigurację naszego vCenter. Nie chcemy, żeby był publicznie wystawiony. Domyślnie on jest publicznie wystawiony. Chcemy, żeby był widoczny wyłącznie po naszej sieci VPN-owej, po lokalnej sieci, którą przed chwilą uruchomiliśmy. Także zmieniamy, jak widać, jego public IP i zmieniliśmy go na private IP, dostępny wyłącznie po VPN-ie, czyli teraz to nasze vCenter po stronie AWS-a już dostępne jest wyłącznie z naszej lokalnej instalacji za pomocą VPN. Aha, pozostaje jeszcze konfiguracja DNS-ów. No tak, bo mamy DNS-y wpisane publiczne, zaraz zobaczycie, to są DNS-y Google'a. Zmieniamy je na nasze lokalne, obsługujące aplikacje po stronie naszej sieci on-premisowej, czy tam nasze backendowe domeny. Potrzebujemy to chociażby z perspektywy Active Directory. No i dobra, jeśli mamy już DNS-y skonfigurowane, to oznacza, że stos SDDC jest już wstępnie skonfigurowany i możemy się do niego zalogować. Tutaj uruchamiamy dostęp do vCenter, kopiujemy sobie credentials, właściwie możemy je sobie skopiować, ale możemy je też przekazać, wywołując Open vCenter, to jest w requestie przekazywany pod spodem i nastąpi autoryzacja do vCenter na lokalnych credentialach, na lokalnych danych. To jeszcze nie jest Active Directory, to jest lokalna autoryzacja. No i jak widzicie, mamy już vCenter. To jest vCenter, które jest uruchomione po stronie AWS-a. Mamy jednego hosta, o którego poprosiliśmy, no i właściwie to wszystko jest w całości działające. Jedyne, co trzeba teraz zrobić, no to skonfigurować trust pomiędzy naszymi vCenter, czy je zlinkować. Pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, no to będzie konfiguracja Active Directory. Czyli przechodzimy do Hybrid Cloud, tu mamy konfigurację Link vCenter, klikamy w przycisk Link vCenter.
I no, musimy przejść formularz konfiguracyjny. Pierwsza rzecz to wybór sposobu autoryzacji. I zaraz zobaczycie, że to jest konfiguracja w naszym przypadku wykonywana w oparciu o Active Directory. Te parametry, które tutaj są wpisywane, to są parametry właściwe dla naszej instalacji testowej. Dla każdego wdrożenia one będą inne. No, inaczej może wyglądać drzewo Active Directory w każdej innej firmie, więc nie należy się sugerować, ewentualnie próbując skonfigurować to samemu. Trzeba te parametry wyciągnąć z własnego Active Directory, no, ale administrator Active Directory doskonale będzie wiedział, jak wygląda drzewo LDAP-a, więc jest w stanie te parametry dostarczyć. No i co? Wpisujemy wszystkie parametry. Aha, jeszcze adres domeny, czy adres serwera domenowego, apply. Potrzebujemy jeszcze konfiguracji grupy z uprawnieniami administracyjnymi i adres Platform Service Controllera. W tym przypadku mamy konfigurację 2 w 1, czyli Platform Service Controller jest uruchomiona razem z instalacją vSphere'a w naszym lokalnym on-premisowym rozwiązaniu, ale to może być inny adres w zależności od architektury u klienta. Czasami Platform Service Controller jest po prostu gdzie indziej. No i save, jeśli się uda, to kolejnym krokiem będzie przelogowanie i zalogowanie się już na konto domenowe. No tak, mamy podłączoną domenę, mamy podłączony vCenter, więc czas się wylogować i spróbować zalogować kredencjalami domenowymi. I uwaga, to będzie autoryzacja już z naszej firmowej domeny, którą mamy u siebie w przedsiębiorstwie, nawet w on-premisie, czy tam, czy gdzie indziej, zasadniczo SSO. Po autoryzacji powinniśmy już zobaczyć połączone oba środowiska, jeśli wszystko przebiegło sprawnie. Przełączamy się na, no tu mamy widać podłączoną domenę, przełączamy się na widok host and cluster i tadam. Mamy oba środowiska, zobaczcie, vCenter AWS Octave nasze lokalne oraz vCenter SDDC, instalacja po stronie AWS-a. Zobaczcie, jak szybko to poszło. Mamy działające Ubuntu, ono się nie zepsuło, jak widać do tej pory. No więc teraz co zrobimy? No teraz to Ubuntu z naszego lokalnego centrum danych przeniesiemy do AWS-a. Tak jak wcześniej powiedziałem, teraz musimy go wyłączyć, natomiast możliwa jest za pomocą na przykład Site Recovery albo HCX-a konfiguracja taka, w której ta migracja może być wykonana online, czyli w ogóle bez wyłączania. Jeśli mamy prawidłowo skonfigurowane wtedy VPN-y i nasze prywatne sieci, no to właściwie nasze backendy czy nasze aplikacje nie będą widziały różnicy w komunikacji z pozostałymi systemami. One wciąż pozostaną w jednej sieci za pomocą tego VPN-a i NSX-a po stronie AWS-a. A w każdym razie teraz musimy tą maszynę wyłączyć, no i zmigrować. Przed chwilą przeszliśmy formularz konfiguracji migracji czy relokacji. On wygląda tak jak zawsze, jak przenosimy pomiędzy ESX-ami czy pomiędzy klastrami w instalacji lokalnej, tak samo i to tutaj wyglądało. Wybraliśmy sieć, wybraliśmy storage, wybraliśmy szereg parametrów, no i teraz sobie cierpliwie czekamy. I teraz te dane są kopiowane już do AWS-a, czyli te dane z naszej lokalnej sieci wędrują przez sieć VPN-ową, zastawioną po VPN-ie, są szyfrowane w trakcie transmisji, są szyfrowane in rest w AWS-ie. Trwa jeszcze, mamy już 100% danych skopiowanych, ale trwa jeszcze rejestracja maszyny w zdalnym vCenter, w tym vCenter po stronie AWS-a. To potrwa jeszcze kilka sekund prawdopodobnie. I się udało. Maszyna została zarejestrowana po stronie tego SDDC na AWS-ie. No i cóż, no, spróbujmy tą maszynę włączyć. Pójdzie to bardzo szybko, dlatego że to jest super wydajna maszyna pod spodem na dyskach SSD, więc włączenie tej maszyny właściwie skutkuje no, 2- czy 3-sekundowym bootem. Możemy od razu uruchomić konsolę do tej maszyny i sprawdzić, czy faktycznie ona jest i czy to jest to samo Ubuntu. No więc uruchamiamy konsolę webową, proszę, jest Ubuntu,
to Ubuntu jest uruchomione już w AWS-ie. Możemy go oczywiście wycofać z powrotem, możemy z nimi teraz szereg różnych rzeczy z tą wirtualną maszyną zrobić, ale zobaczcie, jak szybko to poszło. Cała konfiguracja jest stosunkowo prosta, w takiej wersji SDDC nie trzeba tutaj wielkich kompetencji, natomiast w rzeczywistej architekturze, kiedy wymogów jest dużo więcej, no to warto tę architekturę wcześniej rozpisać i zastanowić się, z jakich mechanizmów po stronie AWS-a będziemy chcieli później korzystać. Pamiętajcie, że po zakończeniu takiego POC, tak jak teraz zrobiliśmy, trzeba zarejestrować czy podać konto AWS-owe, mamy na to 14 dni. No, jeśli tego nie zrobimy, to ten nasz SDDC zostanie usunięty. No i na sam POC mamy około 30 dni, a po 30 dniach musimy upgrade'ować ten system do normalnej instalacji lub go po prostu usunąć. No i co? Demo się udało. Udało nam się przenieść maszynę. Nasze Ubuntu jest teraz, słuchajcie, w AWS-ie w Sztokholmie. Więc naprawdę szapoba, wszystko pięknie zadziałało, zarówno AWS, jak i VMware świetnie dograli tę usługę. Nie pozostaje nic innego, tylko spróbować korzystać.